Jak Putin chce zmusić Rosjan do udziału w wojnie? Czy rosyjskie społeczeństwo cały czas będzie bierne, tak mocno bierne wobec zapędów swojego prezydenta? O tym między innymi porozmawiam z pułkownikiem rezerwy Maciejem Matysiakiem, ekspertem Fundacji StratPoints, byłym zastępcą szefa służby kontrwywiadu wojskowego, pełniącym obowiązki dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Dzień dobry Panie Pułkowniku. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Czy Putin znalazł sposób na dezerterów, robiąc z Rosji cyfrowy gułag po tym, gdy Duma przegłosowała wprowadzenie cyfrowych rejestrów wojskowych? Wydaje się, że szuka sposobu na ograniczenie uchylania się, unikania przez obywateli rosyjskich konieczności i przymusu już de facto wcielenia do wojska i wysłania na front, czyli na dość pewną śmierć i poniewierkę. I widzimy, że to nie tylko przymus cybernetyczny, ale też restrykcje, które Duma wprowadza, i konsekwencje formalno-prawne, karne, które mają czynić obstrukcje osobom, które próbują się od tej służby wojskowej przymusowej de facto uchylać. Czy pana zdaniem rzeczywiście zadziała to właśnie w taki sposób? To znaczy Rosjanie będą jeszcze bardziej bali się dezerterowania, no bo wiemy, że do tej pory, kiedy te nakazy służby wojskowej były dostarczane poprzez pocztę tradycyjną, no tutaj była jeszcze możliwość takiego uchylenia się od wojny. Teraz tego nie będzie i rosyjscy mężczyźni będą się najzwyczajniej w świecie tego bali? Będą uchylania się, zresztą, widzimy przy systemie dyktatorskim i bardzo korupcyjnym, że są lepsi i gorsi i tymi lepszymi są zdecydowanie wszyscy powiązani z osobami które władze sprawują widzimy wielokrotnie zdjęcia filmy gdzie dzieci ale rodziny oligarchów bądź członków otoczenia Putina przebywają poza Rosją w bardzo miłych okolicznościach przyrody ostatnio widzieliśmy córkę bodajże ministra Szojgu z mężem publikującą bardzo ciekawe swoje zdjęcia i filmy na portalach społecznościowych, czyli nie ma ich w Rosji, a administracja prezydenta Putina stara się zaciągnąć do, do, do wojska, do armii, wysłać na front tych, których tylko się da. Więc nie byłoby tej reakcji i działań rządu rosyjskiego, gdyby tego uchylania czy trudności z naborem czy poborem nie było. Pytanie, co zrobią sami Rosjanie. Do tej pory od czasu do czasu jeszcze widzieliśmy jakieś protesty dotyczące tych przymusowych poborów do wojska. Teraz jakby jest cicho na ten temat, nie płoną te wojenkomaty. Pytanie, czy tak będzie cały czas? Czy może Rosjanie zrozumieli, że taki opór kompletnie nie ma sensu, skoro ta pętla na szyjach rosyjskich mężczyzn zaciska się coraz mocniej? Nie liczyłbym na jakiekolwiek spektakularne... Sytuacje związane z oporem w stosunku do, do władających Rosją, bo ten system w stosunku do obywateli rosyjskich jest coraz bardziej opresyjny, ale także działa bardzo dobrze propaganda, to odcięcie od jakichkolwiek czynników mediów, informacji zewnętrznych i to poparcie deklarowane w stosunku do prezydenta Putina na poziomie 80% może nie jest tak wysokie, ale jest całkiem solidne wśród przeważającej większości społeczeństwa rosyjskiego. Bo retoryka i propaganda odnosi skutek, więc nikt z tych młodych mężczyzn, czy nawet nie młodych rosyjskich, nie chce ginąć, ale nie zdobędzie się na to, żeby powszechnie uchylać się bądź stawiać opór władzy. Powiedział pan, że ten system staje się coraz bardziej opresyjny, jeżeli chodzi o samych obywateli. Putin w tym momencie może pragnąć takiego cyfrowego i ogólnego totalitaryzmu na wzór Chin? Bardziej stawiałbym na wzór systemu stalinowskiego, bo tutaj dla prezydenta Putina, czego nie ukrywa, Stalin jest takim wzorcem, lidera, sposobu postępowania i prowadzenia polityki. Więc sądzę, że przy tak opresyjnym systemie te metody stalinowskie właśnie widzimy. One oczywiście są nowocześniejsze, bo mamy XXI wiek, ale, ale w tym kierunku uważam, że administracja Putina pójdzie i będzie działać. Putin chce ewidentnie kontrolować wszystko. Docierają informacje przekazywane też m.in. na Telegramie o tym, że agenci FSB przeprowadzili wielką akcję przeglądu rosyjskich sił bezpieczeństwa, szukając źródeł przecieku tajnych informacji, które miały trafić do Ukraińców. Dokonano przeszukań w licznych jednostkach moskiewskiej policji. A także zatrzymano jej funkcjonariuszy. Putin znowu pokazuje, że nikt się nie ustrzeże, i nawet agenci czy też policjanci muszą mieć się na baczności. Tak, to jest reakcja na brak sukcesów, na wycieki, na prowadzoną bardzo aktywnie działalność przez wywiad ukraiński, ale nie tylko wywiad ukraiński. Widzieliśmy całkiem sporo informacji z otoczenia prezydenta Putina, z kręgu władzy. Z Rosji w wyciekach dokumentów, które wydostały się poza Pentagon, więc Rosjanie na to reagują. Widzą, że ich ocena sytuacji jest nieskuteczna, a ocena i, i rozpoznanie, i prowadzenie działalności wywiadowczej przez Ukrainę i wspierające ją kraje jest bardzo skuteczna, więc te działania są konsekwencją właśnie takiej sytuacji. Te działania będą z pewnością powielane, a Putin niczym wielki brat chce pokazać, że patrzy na wszystko i wszystko kontroluje. No właśnie, chciał to pokazać, no, odwiedzając ostatnio swoich żołnierzy na froncie i pojawiając się w tych okupowanych obwodach. No, przy założeniu, że to był on, to był on? E, nie wiem. Nie prowadzę identyfikacji, nawet jeżeli to był prezydent Putin, a nie ktoś, kto jest jego osobowtórem albo osobą podstawioną, to tak czy owak te działania są prowadzone na rzecz propagandy i polityki wewnętrznej, bo prezydent Putin kreuje się na przywódcę, na odważnego człowieka, a widzimy, że ta aktywność po stronie ukraińskiej jest o wiele większa. Prezydent Zełański bardzo często przebywa nawet na linii frontu, wśród żołnierzy a prezydent Putin nie chcąc uchodzić za tchórza, też próbuje jakby zbalansować te informacje i pokazać je w gronie wojskowych. Natomiast nie wykluczałbym sytuacji bardzo zainscenizowanych. Zresztą widzieliśmy taką sytuację niedawno, gdzie o trzeciej nad ranem nagle wychodzą z bloków mieszkańcy, a później są identyfikowani jako pracownicy FSB, więc tutaj dalej widzimy teatrum, które rozgrywa się na rzecz propagandy rosyjskiej. Pytanie, jaki cel ma właśnie ten teatr? Czy tym razem było to takie ostrzeżenie właśnie do wojskowych, żeby mieli się na baczności, no i żeby bardziej być może starali się o te sukcesy na froncie? Nie sądzę. Bardziej to przypomina wizyty Carycy Katarzyny i działania Patiomkina, słynne wioski patiomkinowskie, czyli działanie na pokaz, które z mocą sprawczą nie ma nic wspólnego. I to jest działanie tylko i wyłącznie pokazowe, że przyjeżdża gospodarz z gospodarską wizytą i ten szewi, dowódca jest w kursie dzieła. Natomiast sprawczość systemu rosyjskiego jest bardzo dziurawa i, i widzimy to po działaniach chociażby, y, o których Pani wspomniała, czyli mobilizacyjnych, ta skuteczność nie jest duża, więc wymaga drastycznych posunięć ze strony administracji rosyjskiej. Wracając jednak do tego możliwego wątku, że to może nie sam Władimir Putin, ale być może jeden z jego sobowtórów pojawił się w tych okupowanych obwodach. Pamiętamy Władimira Putina, kiedy przyjmował gości. Odległość między nim a gośćmi była bardzo duża. Informacje prosto z Kremla m przekazywane mówią o tym, że Władimir Putin no, obsesyjnie boi się o swoje życie i zdrowie. Znając jego podejście, a także historię o tym, że miałby się ukrywać w swoich bunkrach, myśli pan, że rzeczywiście odważyłby się na to, żeby do środka wojny i spotykać się ze swoimi żołnierzami? Nie wykluczam, ale pozostajemy w retoryce rosyjskiej. Zresztą widzimy po działaniach prezydenta Putina, że z biegiem czasu ten zjazd jego w stronę paranoi i obaw o swoje zdrowie i życie, pewnie związanych również z wiekiem, ale też z sytuacją, jest coraz większy. Ale to wskazuje też na problemy w otoczeniu prezydenta Putina i dość duże zamieszanie. Wśród jego współpracujących napięcia, które tam się rodzą, związane z sytuacją i braku sukcesu zakładanego, taką sytuację powodują. Napięcia z pewnością na Kremlu pojawiają się cały czas. Pytanie, panie pułkowniku, czy Putin teraz sam steruje wojną, czy mimo wszystko on wydaje rozkazy, czy ufa mimo wszystko swoim generałom i ich wiedzy taktycznej i wojskowej? I jedno i drugie w dużej części musi e, e, polegać na działaniach wojskowych, ale absolutnie nie brakuje tam tak zwanego ręcznego sterowania, czyli bezpośredniego wtrącania się w sytuację na linii frontu. <laughs> Czym jest chociażby wydanie polecenia, rozkazu i dążenie do opanowania całego Donbasu, co widzimy w presji i angażowaniu coraz nowych sił rosyjskich z uporem maniaka, w Bachmucie chociażby nie byłoby tego. Gdyby nie decyzja osobista, polityczna prezydenta Putina, gdyby to zależało od wojskowych, pewnie inaczej te działania militarne rosyjskie wyglądałyby na froncie. Dlaczego Putin może podejmować właśnie teraz właśnie takie decyzje, jeżeli chodzi o wojnę prowadzoną z uporem maniaka? Czy chodzi tutaj o szybką chęć sukcesu czy pokazania swoim rodakom, no, że jednak jakieś sukcesy odnosimy? Jedno i drugie, tutaj wracamy do symbolizmu, dat chociażby, gdzie Rosjanie na to stawiają i chcą pokazać prezydent Putin, że jest skuteczny, ale musiał zredukować swoje, swoje oczekiwania, czyli w tej de facto porażce zamierzeń, chce pokazać drobne sukcesy i móc gdziekolwiek z twarzą przystąpić do ewentualnych negocjacji, które mają na celu zawieszenie, zamrożenie tego konfliktu, bo na tym Rosji de facto zależy, czyli dalej degradować e, społeczeństwo ukraińskie i sytuację międzynarodową. Jak donoszą ukraińskie władze, przy północnej granicy Ukrainy stwierdzona aktywność lotnictwa taktycznego Rosji, zagrożenie wystrzeleniem kierowanych bomb lotniczych w rejonach przygranicznych obwodów Sumskiego i Czernichowskiego. Władze nawoływały mieszkańców do tego, aby zostali w schronach. Czy właśnie teraz Władimir Putin mógł także wydać taki rozkaz ataków powietrznych? Czy to jest ten moment, w którym mógł się, czy może się na to zdecydować? Ta decyzja o nękaniu Ukrainy jest efektywna i dzieje się od samego początku konfliktu z różnym natężeniem. Widzimy, że to natężenie teraz nie jest aż tak wielkie, ale ta decyzja, czy podjęta przez prezydenta Putina, czy przez dowódców, może mieć związek z zakładaną ofensywą ukraińską i koncentracją wojsk ukraińskich na tych kierunkach. Zresztą widzieliśmy komunikaty o wzmożeniu aktywności artylerii lufowej i rakietowej ukraińskiej, co sugerowałoby już obecnie próby przejścia do działań, które mają sprzyjać ofensywie ukraińskiej. Więc Rosjanie tutaj też muszą działać reaktywnie na, na działania ukraińskie, a nie tylko samodzielnie dyktować warunki na polu walki. Panie pułkowniku, jak, drugą, jak dużą przewagę w tym momencie Rosjanie mogą mieć, jeżeli chodzi właśnie o te ataki powietrzne? Czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie? Rosja nie realizuje swojej, swojego, swojej przewagi potencjału, bo nie widzimy bardzo dużej czy takiej aktywności lotnictwa rosyjskiego, na jaki Rosjan stadzi. To może być z kilku powodów. Może się dziać dlatego, że oszczędzają siły i środki, obawiają się o, o straty lub, że to lotnictwo nie jest tak sprawne i nie posiada aż takich zasobów w takiej ilości, żeby skutecznie działać. Z jakiejkolwiek przyczyny się tak dzieje, dobrze, że się tak dzieje, bo Potencjał ukraiński jest zdecydowanie mniejszy i bez działania w przestrzeni powietrznej lotnictwem bądź środkami przeciwlotniczymi Ukraina nie będzie w stanie prowadzić skutecznie działań ofensywnych. Cały czas, w zasadzie już od kilku dni, mówimy o tej słynnej ukraińskiej kontrofensywie, mówimy o możliwych datach, o tym jak będzie przebiegała. Tymczasem wiceminister obrony. Hanna Malar powiedziała, że władze w Kijowie przekazały, że armia Ukrainy rozpoczęła kontrofensywę przeciw Rosji. Żołnierze przygotowują się do całkowitego wyzwolenia terytoriów. Taką informację przekazała ukraińska agencja UNIAN. Rzeczywiście ta kontrofensywa, o której tak często mówimy, już mogła się rozpocząć? Czy ona się rozpocznie bez zbytniego informowania? Raczej rozpocznie się bez zbytniego informowania i ta kontrofensywa. To nie jest tak, jak może wiele osób sobie wyobraża, że ustawi się żołnierzy, pojazdy bojowe w linii w Tyralierze, i one o jednej godzinie, jednego dnia ruszą. Jest to szereg przedsięwzięć, które przygotowują FSW. To jest chociażby porażenie systemu rozpoznawczego, pozycji rosyjskich, linii zaopatrzenia, które sukcesywnie będą zwiększane, ta presja będzie, będzie rosła. I w końcu te pododdziały i oddziały wojska ruszą na swoich kierunkach. Ale będą to raczej jeden, dwa kierunki. Ja stawiam, że będzie to raczej Donbas, bo te tereny mają istotne znaczenie dla przyszłości Ukrainy, dla potencjału gospodarczego i zbudowaniu silnej armii, bo ten konflikt mimo szczerych chęci i życzeń dla strony ukraińskiej nie skończy się bardzo szybko i nie sądzę, żeby Ukraińcy byli w stanie całość terytoriów swoich bardzo szybko odzyskać. Panie pułkowniku, Donbas to jeden kierunek, a drugi to będzie na przykład Krym? Nie sądzę, żeby to był sam Krym, natomiast powinno nastąpić jakiekolwiek zagrożenie do, do tego panowania Rosjan na południu. Ja stawiałbym na przecięcie korytarza lądowego pomiędzy terenem Rosji a Krymem, bo to zagroziłoby logistyce krymskiej i stworzyłoby warunki do odzyskania Krymu. Natomiast Krym jest takim propagandowym, abincjonalnym elementem istotnym dla prezydenta Putina. Więc nie sądzę, żeby Ukraińcy pokusili się na zaatakowanie Krymu i pozostawienie innych kierunków bez aktywności. Z czego to może wynikać ze słabej, ze zbyt mało armii, z niedostatecznego mimo wszystko cały czas sprzętu. Tak, Ukraina nie posiada wystarczającej ilości sił i środków, bo mówiąc najprościej, gdyby posiadała takie siły i środki, to przecież nie wyobrażamy sobie, żeby Ukraińcy żołnierze czekali z wyzwoleniem terenów. Gdyby mogli to zrobić, jeżeli tego nie robią, to znaczy, że nie mają takiego potencjału. I mniej więcej ten potencjał znamy, dlatego musimy dostarczać broni i uzbrojenie, której, których Ukraina nie ma, szczególnie amunicji, bo gdyby miała, to już by dawno to zrobiła. Czyli te deficyty są cały czas i Ukraina musi bardzo ostrożnie i też ryzykownie gospodarzyć tymi środkami, idąc na wyższe ryzyko, czyli atakując w taki sposób, żeby jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie... Odnieść taki progres, żeby zmusić Rosję do negocjacji. Myślę, że ukraińskie kierownictwo wojskowe nas zaskoczy. Aby osiągnąć sukces, musi uzyskać efekt zaskoczenia. Niespodzianką może być czas, lokalizacja lub siła i taktyka przeprowadzonych ataków, powiedział Kijow Post, emerytowany australijski generał Mick Ryan. Czym może nas zaskoczyć, panie pułkowniku, ukraińskie dowództwo? Czego możemy się spodziewać? Gdybyśmy wiedzieli, czym nas zaskoczy, nie byłoby to zaskoczeniem, oczywiście. Więc y, nasze dywagacje są oparte na jakichś ogólnych ocenach źródeł otwartych i toczy się też wojna informacyjna, propagandowa, więc te komunikaty o ofensywie dziś, jutro, pojutrze, czy jej zasięgu, czy kierunkach, też są elementem tej wojny informacyjnej. Więc ja tutaj zaczekałbym i oddałbym pole dowódcom ukraińskim, którzy podejmą decyzję najlepszą z możliwych. Bo po prostu nie mają innego wyjścia. Oni muszą być skuteczni. Ten rok musi skutecznie przynieść jakiś progres ukraiński. Jaki? Zobaczymy, na ile starczy siły, środków Armii Ukraińskiej, ale to też zależy od nas, od krajów wspierających Ukrainę, które muszą zaopatrywać Ukrainę w te środki walki, których Ukraina nie jest sama w stanie wyprodukować. Jeżeli dajemy czołgi zachodnie, musimy dać amunicję, części zamiennej, serwis. Bez tego Ukraina nie poradzi sobie sama. To jest oczywiście konieczne do prowadzenia każdej kontrofensywy. My od początku tej wojny mówimy o bardzo wielu działaniach ukraińskich wojsk, o takich działaniach kontrofensywnych. Pytanie, czy ta kontrofensywa, o której ta duża kontrofensywa, o której mówimy, może być jedną z, albo może być najbardziej skomplikowaną i zaawansowaną kontrofensywą ukraińską w czasie tej wojny? Jest bardzo skomplikowana, natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, że artymetyka militarna jest bezwzględna. Jeżeli chcemy odnieść sukces atakując, to znaczy, że musimy trywialnie, rzecz mówiąc, wyjść z okopów, wystawić się na zagrożenie broniących się e e ewentualnie Rosjan, e i ta przewaga na tych kierunkach ewentualnej ofensywy musi być na tyle istotna, żeby ten sukces odnieść. W kalkulacjach wojskowych mówi się o przewadze minimum 3 do 1. Na korzyść atakujących, żeby to było skuteczne i zdolność utrzymania przez pewien czas tej przewagi, która musi być rozszerzana. Ale musimy pamiętać, że po osiągnięciu zakładanego sukcesu trzeba przejść do działań obronnych, czyli trzeba mieć siły i środki, żeby te zdobycze utrzymać, no bo Rosjanie nie będą stać i czekać i przypatrywać się Ukraińcom, którzy będą zajmować terytoria, którymi władają. Jakiekolwiek to będą terytoria, czy to będzie to Krym, czy, czy Donbas, czy, czy tereny południowo-wschodnie, to musi być skuteczne, silne i szybkie. Czy Pana zdaniem Władimir Putin może w jakikolwiek sposób bać się tej prognozowanej ukraińskiej kontrofensywy? Czy zupełnie go to raczej nie obchodzi, bo czuje, że ma mimo wszystko jakąś przewagę? Tak na pewno obawia się i widzimy chociażby działania po stronie rosyjskiej, które mają, mają mu zapewnić sukces, czyli chociażby próbę mobilizowania coraz większych zasobów ludzkich, zwiększenia poboru. Widzimy obstrukcję tego, tego systemu, który coraz bardziej oddziałuje na społeczeństwo i nie robiłby tego, gdyby te zasoby były wystarczające. Widzieliśmy informację, że Rosja ponoć zamierza zmobilizować i stworzyć potencjał 1 800 mln żołnierzy, co jest ogromnym przedsięwzięciem, bo wymaga i zasobu ludzkiego, ale także zasobu sprzętowego, a ten sprzęt Rosja ma coraz go mniej i jest on coraz starszy, wyciągany z magazynów, więc tutaj istotne jest oddziaływanie na potencjał gospodarczy, ekonomiczny Rosji przede wszystkim. Pytanie na kogo, jeżeli chodzi o sojuszników, Władimir Putin jeszcze może liczyć, bo po przekazaniu informacji o tym, że Korea Południowa będzie przekazywała broń Ukraińcom, wypowiedział się na telegramie Dmitrij Miedwiediew, a więc były prezydent Federacji Rosyjskiej, który powiedział o tym, że teraz to Korea Północna może właśnie wspierać Rosję bronią. To rzeczywiście może być taki mocny zastrzyk i dodatkowe też wzmocnienie Władimira Putina. Tak, Rosja prowadzi działania szeroko zakrojone i e, gospodarcze, i polityczne, żeby pozyskiwać sojuszników. Nie bez kozery, tak serdecznie prezydent Putin witał przywódcę Chin, e, wizytującego Moskwę. Zresztą były, było tam kilka wizyt. Nie bez kozery, e, Chiny zapraszają do siebie przywódców krajów Europy Zachodniej i widzimy pozyskiwanie sprzętu w Iranie, w Korei Północnej, ograbienie Białorusi, ale także próby uzyskania tego wzmocnienia ze strony Chin czy kogokolwiek, kto Pokusiłby się na takie działania. Widzieliśmy informacje o możliwym, które zapewne doszło do skutku, pozyskaniu sprzętu z Egiptu. Więc Rosja, tak, pozyskuje ten sprzęt, próbuje bypassować sankcje, pozyskując elektronikę, wykorzystując kraje od niej zależne albo ze swojej sfery wpływu, jak Armenia, Kazachstan. Więc tak, te działania Rosja prowadzi. I potem będzie rozpaczliwie poszukiwał cały czas tych sojuszników? Tak, będzie, zresztą widzimy to po wsparciu Chin, tworzy się taki nowy podział sojuszniczy, ta linia rozgraniczenia systemów, powiedzmy, demokratycznych i nie-demokratycznych, nam się zarysowuje. Mówimy o szukaniu sojuszy przez kraje NATO, Stany Zjednoczone po stronie Korei Południowej, Australii, Nowej Zelandii, ale widzimy takie działania po stronie Chin i Rosji, które próbują skaptować Indie, kraje BRICS-u. Mówi się o Egipcie, także te działania w sferze politycznej mają to na celu. Panie pułkowniku, podsumowując naszą rozmowę, Putin wprowadza te działania, czyli takie jak elektroniczne systemy wojskowe, paniczne też poszukiwania sojuszników i nowej broni, bo on przede wszystkim panicznie boi się porażki i zaczyna być może powoli ją odczuwać. Prezydent Putin najbardziej panicznie boi się utraty władzy, boi się zachwiania systemu sprawowania władzy w Rosji dyktatorskiego, oligarchicznego, a brak sukcesu w Ukrainie może przyczynić się do, do takich działań. Zresztą widzieliśmy i widzimy informacje o oczystkach wewnątrz armii, także widzieliśmy, powiem tak, plagę samobójstw po stronie rosyjskich oligarchów czy tych osób, które Niekoniecznie chciały sprzyjać prezydentowi Putinowi, więc to jest efekt tej wewnętrznej walki i tego Putin się najbardziej obawia. Bardzo dziękuję za te wszystkie cenne opinie. Pułkownik rezerwy Maciej Madysiak, był gościem programu Newsroom. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję i pozdrawiam.